Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich serdecznie na tej szczególnej uroczystości dla mieszkańców powiatu chojnickiego. Ukończone zostało jedno z najważniejszych dzieł ostatnich lat w powiecie chojnickim. Jak bardzo potrzebne było wybudowanie nowego obiektu dla zespołu szkół specjalnych w naszym mieście, świadczył beznadziejny stan starego budynku oraz brak miejsca na pełną rehabilitację naszych uczniów. Budowa nowej placówki rozpoczęła się w roku 2000. W wyniku braku środków finansowych do 2002 roku wybudowano w stanie surowym segment dydaktyczny oraz fundamenty pod salę gimnastyczną. Po wyborach samorządowych w roku 2002 władze powiatu chojnickiego określiły dokończenie budowy nowego obiektu zespołu szkół specjalnych jako sprawę najważniejszą. Podjęto zatem starania o pozyskanie środków zewnętrznych, które pozwoliłyby kontynuować budowę. W zeszłym roku, po wielu staraniach, udało się pozyskać środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 742 tysięcy złotych, a także pieniądze z programu wsparcia na rok 2004 w ramach kontraktu wojewódzkiego w kwocie 450 tysięcy. Dzięki pozyskanym w zeszłym roku funduszom przeprowadzono szereg prac budowlanych wewnątrz budynku. Również w tym roku powiat otrzymał 180 tysięcy złotych z kontraktu wojewódzkiego na prace wykończeniowe nowego obiektu. Cała pozostała część inwestycji to fundusze własne powiatu chojnickiego, a jest to pokaźna kwota. Już 1 września zabrzmiał pierwszy dzwonek w nowym budynku rozpoczynający rok szkolny. Uczniowie mają do dyspozycji pomieszczenia do nauki odpowiadające standardom Unii Europejskiej. Nie brakuje też miejsca na kompleksową terapię i rehabilitację dla 200 dzieci niepełnosprawnych z 4 gmin powiatu chojnickiego. Cieszymy się, że niepełnosprawni w naszym powiecie mają możliwość godnego rozwoju. Dziękuję bardzo. Gratuluję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że za chwilę będziemy mogli przekroczyć tą tajemniczą linię. Największe jednak święto jest może nie dla nas tu przybyłych gości, ale dla społeczności szkolnej, dla dzieci, młodzieży, uczniów, nauczycieli, rodziców. Otóż temu środowisku, tej społeczności życzę, żeby za tą linią był tylko szczęśliwy, wspaniały świat, który będzie umożliwiał dojrzewanie, naukę, zdobywanie wiedzy, umiejętności, aby ten świat zaważył wyłącznie pozytywnie na życiu dzieci, młodzieży. Serdecznie gratuluję. Szanowni goście, szanowni państwo, przyłączam się do wszystkich gratulacji, do wszystkich ciepłych słów, jakie tutaj padły. Ten obiekt jest zbiorowym wysiłkiem wielu osób, na pewno będziemy o tym pamiętać, ale z drugiej strony jest kunsztem myśli architektonicznej i budowlanej. Jest na pewno inną szkołą niż te nasze piękne szkoły, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Jestem przekonany, że ta szkoła od dawna się wam wszystkim należała, a ja jestem szczęściarzem, że właśnie stanęła w Chojnicach. Na ręce pani dyrektor chciałbym przekazać list gratulacyjny i upominek, kwiaty i upominek, czyli telewizor, który zakupiliśmy na szkole. Dziękuję bardzo. Dzisiejszy dzień jest dla całej społeczności Zespołu Szkół Specjalnych w Chojnicach długo oczekiwanym, szczęśliwym zakończeniem wielu lat starań, ogromu przeróżnych działań na rzecz poprawy bazy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych naszej lokalnej powiatowej społeczności. Pragnę tylko wspomnieć, że próbowaliśmy pozyskać wiele innych budynków na poprawę tej bazy, to się nie udało. Budynek, przed którym dzisiaj stoimy, jest najpiękniejszym prezentem, jaki mogliśmy otrzymać po ponad 40 latach pracy z uczniami specjalnej troski w trudnych, a czasami bardzo trudnych warunkach. Dajcie razem Państwo, tak razem. Tak razem. To jest Pani szkoła. Pani
Tak jest, bardzo dobrze. No to co?